Studio Dziennika Związkowego. Witamy dziś panią Agatę Mścisz. Pani Agata jest członkiem Rady Dyrektorów oraz sekretarzem ośrodka P&A w Yorkville Plano. Witam serdecznie pani Agato. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ten ośrodek od wielu, wielu, wielu lat, od dekad jest kojarzony z najfajniejszymi polonijnymi imprezami. Takimi imprezami piknikowymi, organizowanymi na trawie, w których komfortowo może wziąć udział, nie wiem, kilkanaście tysięcy ludzi? Te największe imprezy kilka lat temu przyciągały jakie tłumy? Dużo, dużo było. Nie powiem teraz dokładnie, kilka tysięcy na pewno. To były tysiące ludzi. A ośrodek P&A, P&A Camp żyje, tętni życiem przez cały rok. Najważniejszą częścią są kolonie organizowane dla polonijnych dzieci. Kiedy kolonie rozpoczynamy w tym roku? Tak, zgadza się. Kolonie w tym roku mamy aż 6 jednotygodniowych turnusów. Pierwszy zaczyna się już 23 czerwca i trwa do 29 czerwca. Niestety na ten turnus już nie mamy wolnych miejsc. On już jest wyprzedany. Ale na pozostałe 5, ten już od 30 czerwca i ten ostatni od 28, który kończy się 3 sierpnia. Na wszystkie jeszcze turnusy mamy też oczywiście ograniczoną ilość miejsc, także że kto trzeba pierwszy, ten lepszy. Czyli w zasadzie od końcówki czerwca, od momentu, kiedy zaczynają się wakacje, do początku sierpnia cały czas, tydzień po tygodniu, P&A Camp, ten obóz P&A będzie wypełniony dzieciakami. Tak, zgadza się. Na jednym turnusie mamy blisko 120 dzieci. 120 osób. Tak. W jakim wieku można zapisywać dzieci? Dzieci można zapisywać od 6 do 15 lat. Mhm. I one są podzielone na jakieś grupy? No bo wiadomo, ci młodsi ze starszymi nie do końca się lubią mieszać. Tak, podzielone są na grupy. Oczywiście chłopcy, dziewczynki osobno, starsi, średni, młodsi. Przeważnie mamy 3 grupy dziewczynek, 2 chłopców, chociaż wyjątkowo właśnie ten pierwszy turnus, który jest dzisiaj już wypełniony, to będziemy mieć więcej chłopców i będzie 3 grupy chłopców, a tylko 2 dziewczynek. O, to wyobrażam sobie, że piłka nożna, piłka do kosza nie będzie stygła w tym czasie. Chłopaki będą grali na pewno. Tak, to miejsce jest naprawdę takie wyjątkowe, magiczne. Dzieci mają dużo swobody. Mamy do dyspozycji wszelkie boiska, także jak najbardziej piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Mamy zajęcia ze strzelania z łuków, także dla każdego coś miłego. Właśnie, porozmawiamy o tym, jak wypełniony jest czas dzieciaków. Dzieci uwielbiają te obozy. Ja pamiętam, że kiedy ja zawodziłem swoje dzieci, to z pewną taką nieśmiałością szły na obóz, natomiast wyciągnąć je stamtąd było już zdecydowanie trudniej. Co jest w programie zajęć, w tym tygodniowym programie? Są zajęcia właśnie sportowe, jak najwięcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, ponieważ to jest naprawdę piękny ośrodek z dala od zgiełku miasta, na łonie natury, także korzystamy jak najbardziej z tego, bez technologii. Także na początku może właśnie te dzieci mają pewne obawy, że będzie bez telefonu, bez komputera, ale naprawdę po kilku dniach zupełnie im to nie przeszkadza, ponieważ nawet nie mają czasu na to, żeby zerknąć, żeby gdzieś tam spędzać czas przed ekranem, ponieważ mają tyle atrakcji. Mamy basen na miejscu, także korzystamy codziennie z basenu naszego ośrodka. Poza tym wieczorne zajęcia, oczywiście dyskoteki. No właśnie. Dyskoteki, karaoke, ogniska, gdzie pieczone są kiełbaski, smorsy, także. I tak jest praktycznie codziennie? Codziennie dzień kończy się właśnie takim wspólnym ogniskiem, jakąś taką imprezą przy muzyce? Tak, przeważnie większość dzieci proszą o dyskoteki, także w pierwszym dniu jest wieczorek zapoznawczy, tak zwany zapoznawczy, rozpoznawczy, gdzie jest dyskoteka, na koniec oczywiście też dyskoteka. Mamy właśnie konkurs talentów, tak samo karaoke, także codziennie coś innego. Capture the Flag też jest bardzo fajna zabawa, gdzie w ciemku. To nasze polskie podchody. Podchody, tak, gdzie po ciemku dzieci właśnie specjalnie sobie na tą okazję przywożą specjalne stroje, takie kamuflujące, czarne, żeby ich nie było widać. Po ciemku biegają po boisku. Są zasady, ale w sumie to też nie jest do końca. Dzieci dopasowują te zasady do siebie. Nie jest do końca jasne. Ważne, żeby po ciemku pobiegać po boisku i jest dużo frajdy. Strzelanie z łuków jest takim fajnym, egzotycznym sportem, do którego dzieci nie są przyzwyczajone, bo owszem, w piłkę sobie zawsze mogą pograć, na baseny też często chodzą, natomiast taka rzecz jak strzelanie z łuku, no trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, instruktorów, kogoś, kto wie, jak to zorganizować. I to jest stały punkt programu? Tak, to jest stały punkt programu. Wszystkie grupy
to trenują. No oczywiście te łuki nie są takie bardzo profesjonalne, ostre, ponieważ to jest dla bezpieczeństwa no dzieci, właśnie. to są dla tych takich młodszych dzieci, ale jak najbardziej opiekunowie nasi to są głównie byli koloniści, także oni przechodzili przez te wszystkie punkty, także oni doskonale już są potrafią, dobrze przeszkoleni. Przeszkoleni, potrafią doskonale wytłumaczyć, doskonale poprowadzić te zajęcia. Panie Agato, jednym z takich najważniejszych dni jest dzień, kiedy rodzice przyjeżdżają odbierać te dzieciaki i są przywitani zawsze jakimś programem artystycznym. To nie jest tak, że dzieci się tylko bawią na tych obozach, tylko przy okazji czegoś się uczą, żeby później no, te warsztaty teatralne zostały zakończone jakimś występem. Co dokładnie się tam dzieje? Tak, właśnie w ciągu dnia dzieci są podzielone na grupy i takie różne stacje, można powiedzieć, przechodzą. Także jest taniec, jest śpiew, właśnie te sporty wcześniej wspomniane, zajęcia plastyczne. Oczywiście to nie jest długie, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci lubią tańczyć. Tak nawet czasami chłopcy myślą, że nie lubią, ale później, jednak okazuje się, że lubią. Także że to zupełnie takie półgodzinne zajęcia dzienne, to naprawdę jest w ramach takiego sportu właściwie, zajęć ruchowych. I później na koniec właśnie z tego robimy program. Dzieci śpiewają po polsku oczywiście, mówią różne wierszyki, zawsze jest jakiś taki główny temat i to jest dla rodziców przedstawiane. Rozdajemy wtedy również medale, ponieważ dzieci biorą udział w różnych konkurencjach, wyłaniamy wtedy właśnie mistrzów ze strzelania z łuku, z pływania, z innych dyscyplin, jeszcze wybieramy króla i królową turnusu. Także to jest wszystko prezentowane już przy rodzicach w tym ostatnim dniu w sobotę. Świetnie. Jak jest z językami? Czy dominuje język polski? Czy każecie dzieciom mówić po polsku w jakiś sposób? Czy angielski też się? Chcielibyśmy pewnie, ale nie jest to niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie wszystkie dzieci mówią po polsku. Często się zdarza, że nasze polskie dzieci przywożą swoich sąsiadów czy kolegów niepolskojęzycznych. Tak, ale zawsze się na początku upewniamy. Nasi opiekunowie są dwujęzyczni, także to nie ma problemu, żeby się porozumieć w dwóch językach. No i jak z komórkami? Wspomniała Pani, że tego czasu nawet na to, żeby spojrzeć na komórkę jest mało, ale czy dzieci mają kontakt z telefonami, czy te telefony są konfiskowane na początku? Nie mają. One wiedzą, że po prostu nie przywożą telefonów, nie przywożą żadnych urządzeń elektronicznych. Mamy telefony stacjonarne w biurze, także to nie chodzi o to, żeby utrudnić kontakt z rodziną, z rodzicami. Rodzice mogą dzwonić do dzieci na ten stacjonarny czy na moją komórkę, ponieważ ja tam też jestem cały czas. Dzieci również mogą z biura zadzwonić do rodziców. Czyli kontakt jest, drodzy Państwo, cały czas. Chodzi tylko o to, żeby dzieci mniej czasu spędzały w takiej pozycji, a więcej czasu biegając. Zgadza się. Dobrze, no co te dzieci jedzą? To jest ważne pytanie, które wiele rodziców na pewno chciałoby zapytać. O, jedzenie jest pyszne. W zeszłym roku zmieniliśmy jeszcze szefową kuchni, jeszcze lepiej gotuje, także naprawdę fantastycznie. Kucharki z nami mieszkają, także jedzenie jest świeże, przygotowywane codziennie na miejscu. Są cztery posiłki dziennie. Cztery posiłki. O 9 jest śniadanie, o 12 lunch, o 4 obiad i o 7 kolacja. Świetnie. Także śniadanie, kolacja jest przeważnie w formie bufetu, także dzieci mogą sobie podejść, wybrać co lubią. Lunch i obiad to podchodzą z tackami, sobie też proszą, co sobie mają, na co ochotę. Również nie ma problemu, żeby podejść drugi raz, żeby sobie dokładkę. A jeżeli dzieci mają jakieś, nie wiem, restrykcje dietetyczne, gdzie jesteście w stanie przynajmniej część z nich... Zapisują, tak. Rodzice oczywiście w aplikacji zapisują, jakie są. Jeżeli to są jakieś takie tam, czy gluten free, zdarzają się oczywiście dzieci, to jest możliwość, że przywożą po prostu swoje jakieś tam produkty. My mamy, oczywiście można to przechować tam w lodówce i kucharki nie mają problemu, żeby to odgrzać, czy im nawet ugotować ten makaron inny, czy chleb po prostu. Super, świetnie, więc jedzenie jest pod kontrolą. Tak. Cztery pyszne posiłki codziennie. A jak jest z noclegami? Gdzie dzieci śpią? W jakich warunkach? W jak dużych grupach? Budynek jest murowany, także nie tak jak nieraz rodzice dzwonią, pytają się, czy pod namiotami. Nie pod namiotami. Aha. Także budynek jest murowany, jest klimatyzacja, także przyjemne są warunki. Dzieci śpią w pomieszczeniach całą grupą, czyli to jest sala taka około 20 osób, łóżeczka są piętrowe, opiekunowie również są z dziećmi na sali, z nimi dzień i w nocy, klimatyzacja jest, trzeba sobie przywieźć tylko swój śpiworek, poduszkę, czy kocyk, prześcieradło do spania. Super, świetnie. Dobrze, no, jak duże są te grupy? Mówiła Pani, że to jest 120 osób mniej więcej na jednym około podmiocie? Tak, około 20 dzieci w jednej grupie. Czyli 20 osobowa grupa?
Nad którą pieczę ma jeden instruktor, dwóch instruktorów? Dwóch opiekunów. Jest zawsze to jest dorosły opiekun. Zatrudniamy głównie nauczycieli z polskich szkół. Oni są opiekunami. Plus jest pomoc taka junior counselor. To są często właśnie nasi byli koloniści, którzy jeszcze się nie chcą rozstawać z naszym ośrodkiem, chcą dalej przyjeżdżać, pracować, a wtedy mają możliwość zarobić sobie i pracować właśnie. Oni mają super kontakt z dziećmi. Mają super kontakt, właśnie dlatego my też korzystamy z ich wiedzy, bo oni po prostu mają mniejszą, ta różnica wieku jest tak, że oni często nam podpowiadają, co by jeszcze można było zmienić, co by udoskonalić i my słuchamy tego, bo to wiadomo, że oni przez to przechodzili, oni najlepiej wiedzą. Świetnie. Drodzy Państwo, pierwszy turnus, który jest już wyprzedany, trwa od 23 do 29 czerwca, później co tydzień od 30 czerwca do 28 lipca rozpoczynają się kolejne nowe turnusy. Na te turnusy można się rejestrować, ale jak to zrobić? Jak się zarejestrować? Należy wejść na naszą stronę internetową, to jest pnayoutcamp.org i tam sobie wydrukować aplikację. To jest czystoronowa aplikacja. Mhm. Odesłać ją należy pocztą, tam na aplikacji jest podany adres PO Box w Orland Park. Teraz wystarczy załączyć czeka na $200, to jest depozyt, który później jest już doliczany do tych kosztów kolonii, a resztę można zapłacić w pierwszym dniu kolonii. Ile taki turnus kosztuje? To jest bardzo ważne pytanie. Tak, jeden turnus kosztuje $600, z tym, że są zniżki. Jeżeli dziecko jest członkiem PNA, to dostaje PNA i wtedy dopłaca za niego. To jest $25, jeżeli członkiem dystryktu 12, to dystrykt 12 jeszcze ekstra 25, czyli to nawet $50 jest świetnie. Mniej. Również jest, jeżeli rodzice zapisują więcej niż jedno dziecko, z rodzeństwo to też jest... Na drugie, trzecie, drugie, czwarte trzecie też dostają zniżki. Są dodatkowe zniżki, czyli podstawowa cena, drodzy Państwo, to $600. To super cena, jak na całotygodniowy turnus. Tak. $600, tak. Wikt i opierunek, cztery pełne smaczne posiłki i no, do maksimum wypakowany program, to naprawdę bardzo dobra cena. Rozmawialiśmy o tych młodych instruktorach, młodych opiekunach. Czy poszukujecie ciągle dzieciaków, które chciałyby pomóc, które mają doświadczenia, chciałyby zarobić w ciągu wakacji? Jak najbardziej, zawsze pomoc jest mile widziana, zwłaszcza tacy młodzi ludzie, którzy mają licencję ratownika, ponieważ z tego basenu korzystamy codziennie i na każdym turnusie potrzebujemy minimum 3-4 ratowników, także oni są w pierwszej kolejności przyjmowani do pracy. Czy opiekunowie ci młodzi opiekunowie, czy oni dojeżdżają, nie, czy mieszkają? Mieszkają, tak samo, wszyscy opiekunowie mieszkają tam cały tydzień, to już jest praca całotygodniowa i śpią tam, mieszkają tak samo. Super, świetna przygoda, drodzy Państwo. Informacje o tym, jak zapisać się, jak zarezerwować sobie miejsce na którymś z tych turnusów, znajdziecie Państwo w opisie do tej rozmowy. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, ośrodek PNA tętni życiem na okrągło. I nawet teraz są takie elementy, stałe punkty programu, do których już w tej chwili trzeba się przygotować, co nowego w tym roku. Mamy oczywiście dużo imprez zamkniętych, o których nawet pewnie ludzie nie wiedzą. Już za 2 tygodnie pierwsze wesele na 150 osób. Także tam jest kaplica ośrodka, także można sobie wynająć salę, żeby zorganizować sobie przyjęcie weselne, nawet z ceremonią właśnie ślubną. Mamy różne jubileusze, ludzie organizują imprezy, inne typu urodziny. Ale mamy oczywiście co roku Boże Ciało i w tym roku Boże Ciało jest 2 czerwca. Pierwszy weekend czerwca, 2 czerwca. Zawsze o godzinie 12 jest odprawiana msza święta w kaplicy naszego ośrodka. Po mszy procesja do 4 kapliczek, bo akurat mamy 4 kapliczki tam na terenie ośrodka. Także już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa. Potem właśnie po tym Bożym Ciele od godziny 2 organizujemy zawsze open house, czyli mogą rodzice przyjechać z dziećmi, zwłaszcza tymi, którzy zastanawiają się, chociaż już nie wiem, czy do czerwca już pewnie będzie za późno, żeby zapisać, ale mogą sobie przyjechać wcześniej, zobaczyć ośrodek, poznać opiekunów, bo ja wtedy właśnie robię też spotkanie z opiekunami, także to jest dobry... Czyli będzie taki dzień otwarty ośrodka. Tak, że można sobie wtedy przyjechać. Zawsze otwarta jest właśnie wtedy kafeteria, można sobie zakupić pyszny właśnie obiad, spróbować naszych właśnie przysmaków. Ta sama szefowa będzie gotowała, która później podczas z kolonii też. Tak i w czasie kolonii tak samo pierwsze dni
niedzielę, kiedy dzieci przyjeżdżają na kolonie, to też jest ośrodek otwarty dla wszystkich ludzi, nie tylko dla tych, którzy przywożą dzieci. Można sobie wtedy przyjechać. Zawsze zaczyna się ta niedziela od mszy świętej. O 12 jest odprawiana msza święta, także każdy może sobie przyjechać, spędzić miło czas tam w Yorkville, właśnie skorzystać z kafeterii, zakupić sobie obiad, posiedzieć z rodziną. Tak. Blisko, na łonie natury. Tak. Świetnie. Dożynki też są takim stałym punktem programu. Też są dożynki, jeszcze daty nie mamy ustalonej w tym roku, także na pewno będzie podane to w późniejszym czasie. Piękna uroczystość z prezentacją wspaniałych wieńców dożynkowych. Tak. Różne organizacje wtedy się prezentują, no i dziękują Bogu za cały skończony. Tak. No i przystanek Yorkville. Przystanek Yorkville, już bodajże po raz trzeci w tym roku. Już właśnie ustaliliśmy datę, że to będzie trzeci weekend sierpnia. 17-18 sierpnia. Sierpnia to jest bardzo fajna impreza organizowana przez kluby motocyklowe tutaj z Chicago. Głównym tym organizatorem jest klub Legacy MC, ale dołączają się też inne kluby i przyjeżdżają motocykliści z tutaj Chicago, ale nie tylko, z innych stanów, nawet tam wiem, że z Nowego Jorku przyjeżdżali. Wow. I to naprawdę, ale niekoniecznie trzeba mieć motor, żeby przyjechać na imprezę. Można przyjechać samochodem, nawet zostać na noc, bo jest możliwość rozbicia namiotu. Także przyjechać już w sobotę sobie z namiotem. Dzieci też mile widziani, bo jest dużo atrakcji dla dzieci, jest scena, różne występy zespołów. Tak. Ile takich motocykli jest w stanie się tam pojawić? Dużo, dużo tam. Nie liczyłam osobiście. To musi być wspaniały widok. Jest naprawdę bardzo przyjemna impreza, bardzo, bo chyba moja ulubiona. No, rzeczywiście. Motocykle, muzyka, dobre jedzenie, atrakcje dla dzieci. 17 i 18 sierpnia. Tych imprez będzie mnóstwo, pojawią się na pewno jeszcze nowe, dodatkowe. A tak to zazwyczaj jest, że ten kalendarz się wypełnia bardzo szybko, jak tylko pogoda się poprawia. Natomiast te najważniejsze daty na teraz, drodzy Państwo, to daty turnusów. 23-29 czerwca już jest wyprzedany, natomiast od 30 czerwca do 28 lipca te turnusy, które się wtedy zaczynają, ciągle można jeszcze rezerwować miejsca, ciągle można jeszcze wypełniać te składy. Pani Agato, proszę jeszcze raz o przypomnienie numeru telefonu, adresu strony internetowej, gdzie można... Strona internetowa pnajutkem.org. Mój numer telefonu 708-925-6917. Po ten numer również można dzwonić, żeby uzyskać więcej informacji. Mój e-mail to jest agata.pnaj@gmail.com. Zapraszamy bardzo serdecznie, ale spieszcie się, bo te miejsca się na pewno wypełnią błyskawicznie. Pani Agata Mścisz, członek Rady Dyrektorów oraz sekretarz ośrodka PNA Youth Camp w Yorkville Plain była naszym gościem. Pani Agato, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję i zapraszam wszystkich do Yorkville.